Cześć Wam, tu Tymery i dzisiaj unpacking. I bardzo Was przepraszam, że o tej godzinie, ale dopiero co wróciłam do domu. Tak, pojechałam do szkoły pociągiem moim o 6:48 i wracałam pociągiem stamtąd o 19:36, czyli w Helu u mnie byłam dopiero o 21:44. I naprawdę to był tak masakryczny dzień. Bo lekcje, potem kursy na prawo jazdy, masakra naprawdę. I teraz przyszła do mnie paczuszka i może polepszy mi troszeczkę ten dzień, bo jestem już tak zmęczona, że naprawdę nie miałam siły dosłownie na nic. To bierzemy się za otwieranie. Mamy tutaj coś kolorowego i tak. O, widzę naklejki, odmianki i może będzie gdzieś liścik. Zobaczmy. Tak, jest kolor. Jezu, jaka fajna naklejka, zobaczcie 3D. Dobra. Witaj, Julko. Mam na imię Julia. Oglądam twoje filmiki już od kilku miesięcy. Twoje filmiki są cudowne, a twoje customy są piękne. Przesyłam ci konika do przemalowania. Jest to ogier TWH z firmy Schlage. W paczce znajdziesz również naklejki, figurkę pieska itd. O! Poszczególne informacje na temat konia znajdziesz na kartce z odmianami. Pozdrawiam, Julia. Dobrze, pierwszy zobaczymy sobie odmianki. Maś ciemno-gniado srokata. Dolna warga. Ma mieć takie tu o. Łysinka ma być taka. I widzę, że jedno oko chyba jest rybie, a jedno jest brązowe. Ale nie jestem pewna. Tutaj mamy trzy skarpetki oraz koronkę. Okej. Okay. Pewnie jeśli chodzi o wzór maści, to będę miała sama tam wybrać. No okej. Okay. Chyba, że nie no, muszę poszukać w wiadomościach. Tak, tutaj mamy coś. O, jest to rysunek. The Maze Runner is the best. Chrum, chrum. Aha, to jest świnka. Myślałam, że to jakiś lizak. No, dziękuję bardzo. Tutaj mamy naklejki. Otworzymy. Jestem ciekawa, cóż to za naklejki. Wysypmy, jeśli się uda. O! Jezu, one mają brokat. Czekajcie, bo tu jeszcze są jakieś. I od razu przepraszam, że bez statywu, ale naprawdę, no, dopiero co wróciłam. Mamy tutaj takie naklejki. Nie wiem, skąd to by trzasnęło. Tak, mamy niedźwiedzia brunatnego. Mamy fokę. To jest foka uszatka. Nie, foka szara. Motylek biały. To jest cytrynek. Nie, nie pylak Apollo, no, nieważne. Mamy hipopotama, orła, gadożer zwyczajny, no nieważne. Tutaj mamy orzeł przedni chyba. Orzeł w locie. Ach, sowa. Tutaj mamy pióra pawia, zobaczcie, takie świecące. Oraz ćmę. Modraszek gniady. Nie, to jest jednak motyl. Dobra, nieważne. Dalej, dziękuję bardzo za naklejki. Otwieramy. Tutaj jest coś biało-czarnego. Okej, to otworzymy to coś biało-czarnego. Zobaczymy, co to jest takie biało-czarne. Udało mi się. Dużo ręcznika papierowego. Jezus, dostałam Liona. Spójrzcie, dostałam Liona biało-czarnego. Rzeczywiście jest biało-czarnym. Ja go nie jadłam jeszcze. Boże, dziękuję. Akurat jestem głodna, więc go sobie zjem zaraz. Tutaj widzimy jeszcze takie coś. Tak, gratis, gratis. I tam już chyba jest tylko paczka z koniem. Zresztą zaraz wyciągnę. Tak, dokładnie. I teraz dajcie mi chwilę, to sobie otworzę. Dobra, tutaj mamy kawałek taki. Nie wiem, co to jest. Ale zaraz to otworzymy. O, jest smurfetka, jejku. Nie, to nie jest smurfetka. To jest ta druga. Nie wiem, jak ona miała. Nie pamiętam. Dziękuję. I teraz otworzymy to. W drugiej był taki śliczny piesek, gumowy, taki z takim oklepniętym uszkiem ślicznym. Na pewno sobie zagości koło moich koni. O Boże, przepraszam, tak ciągnę nosem i w ogóle tak mówię, ale naprawdę jestem zmęczona. No i teraz otworzymy konia na przemalowanie. Jest nasz siwek na przemalowanie i trafia tam. Jutro będę dokończała resztę customów. W sumie skończę jutro moje dwa drastiki
i będziecie widzieli efekty na kanale. A tymczasem ja kończę, idę coś zjeść, bo nie jadłam nic od paru godzin i idę spać. No i to było na tyle. Dziękuję za uwagę. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie i zapraszam do kolejnego odcinka. Cześć!